Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek jeden na jednego z Maćkiem. Ja nazywam się Maciej Szcześniewski. Jesteśmy w budynku klubowym Hutnika przy ulicy Ptaszyckiego 4. Polecam Wam przede wszystkim, abyście dali łapkę w górę, abyście subskrybowali kanał i udostępnili ten materiał w swoich mediach społecznościowych. A moim gościem dzisiaj jest zawodnik Hutnika wypożyczony do drużyny Suchych Stawów z Wisły Kraków, młodzieżowy reprezentant Polski Daniel Ojo Kowalski. Cześć. Cześć Daniel. Daniel, na początek się Ciebie zapytam. Czy dobrze wymówiłem nazwisko? Ojo czy Hojo? Bo to różnie, różnie mówią. Ojo, bo w Hiszpanii H jest nieme i się nie wypowiada. Czyli tak Daniel... samo jak jest Ola, czyli cześć, to nie to... mówi się Hola, tylko Ola. Okej, dobra, no to to już mamy, także wszyscy, którzy gdzieś tam będą wymawiać nazwisko, prosimy mówić Daniel Ojo Kowalski. Daniel, to już sam, że tak powiem, naprowadziłeś nas na trop tej pierwszej kwestii, o którą chciałbym Cię zapytać, a więc urodziłeś się, z tego co przeczytałem, w Barcelonie, tak? Tak. Urodziłem się w Barcelonie i mieszkałem tam 6 lat. I później moi rodzice się rozwiedli i przeprowadziłem się do Polski, do Krakowa konkretnie. No i mieszkam w Krakowie do teraz. Od 2010. Okej. A czyli twoi rodzice, że tak powiem, jedno z twoich rodziców jest... W Hiszpanii i... Ale które? Żeby to... Znaczy, mama jest w Polsce, a tata w Hiszpanii. Czyli tata jest twój, jest Hiszpanem? Tak. Okej, no to dobra. I jak wspominasz w ogóle ten czas? Cokolwiek pamiętasz, czy tak jak... Pamiętam. Znaczy, no pamiętam chyba, no, do pierwszej podstawówki mi się udało załapać, a później jak już mieszkałem w Polsce, to zawsze się jeździło na wakacje albo święta, zawsze jeździłem do Hiszpanii, więc dużo pamiętam i mam naprawdę dobre wspomnienia z Hiszpanii. I masz obywatelstwo też, tak? Tak, mam dwa obywatelstwa. No i jak w ogóle się z tym czujesz? Czujesz się bardziej Polakiem, czy bardziej Hiszpanem? Znaczy, no tak pół na pół, ale jednak uważam, że bardziej Polakiem, też mam dużo więcej, no mam znajomych, tu jednak większość życia tu spędziłem, więc czuję się tak bardziej Polakiem niż Hiszpanem. Mówisz po hiszpańsku płynnie? Tak, płynnie mówię po hiszpańsku. I jeszcze trochę po katalońsku. Bo to się rozgranicza. No tak, no tak. Kataloński sumie... jest bardziej podobny do francuskiego niż do hiszpańskiego. O, ciekawa, ciekawa sprawa. To może ci się kiedyś przyda, wiesz, jakbyś tam do Primera Division, to nie wiadomo, prawda? A w ogóle czujesz, że tak powiem, też mentalnie, jak to wygląda u ciebie, jakbyś tak się, na siebie spojrzał troszeczkę z boku? No bo Polacy i Hiszpanie, no chyba mocno się różnią jednak mentalnie, prawda? Jak to, czy ty się czujesz taką mieszanką, też czujesz, że jesteś momentami taki bardzo impulsywny i wybuchowy jak Hiszpanie, czy też lubisz, nie wiem, tak jesteś bardziej zorganizowany jak Polacy, czy bardziej taki troszeczkę maniana jak Hiszpanie? Znaczy uważam, że właśnie jestem taką mieszanką. Też dużo znajomych i bliskich osób mi mówi, że czasami mi się włącza taki tryb charakteru z El Hiszpanii. Toro, El Toro, tak? La Furia El Roja. Toro, bo na przykład też zawsze przy znajomych to mi się włącza, jestem ten pierwszy, co rozkręca, rozmawia. To jednak nie jestem taki, że tylko siedzę cicho. Aha. Na przykład. Pod takim względem jestem trochę taki południowy właśnie z Hiszpanii. No to fajnie. To co, często w ogóle bywasz w Hiszpanii? Jeszcze tak kończąc? No teraz rzadziej, bo też była pandemia no i jednak już mam mniej wolnego, ale no teraz byłem na wakacjach w Hiszpanii, na jak? 10 dni. Fajnie? Byłem tak, w Madrycie u cioci i później w Barcelonie, więc super. Odpocząłeś, dobra. No to jak z tą piłką? Czyli co, zaczynałeś, rozumiem? W Barcelonie tata mnie zapisał do trzecioligowego klubu w Barcelonie, FC Europa. I no, grałem tam rok i później przeprowadziłem się tutaj i od 2010 mama mnie zapisała do Wisły. Od razu, tak? Tak jest. I że tak powiem, to wynikało z tego, że twój tata czy twoja rodzina miała jakieś takie piłkarskie korzenie? Właśnie, kompletnie czy... nie. Tata grał w kosza. O proszę, więc, to wzrost więc... pewnie słuszny też. Tak, to mam od taty, też mama też jest wysoka. A mama jeździła na nartach, więc tak naprawdę rodzina zero piłki nożnej. No ale sportowa, to ja sportowa, jednak tak. Mimo wszystko gdzieś tam jestem takiego zdania, że to ma wpływ na też twoje jakieś genetyczne sprawności i uwarunkowania, prawda, tak, do uprawiania sportu. No i już przechodząc do tej polskiej strony, że tak powiem, twojego życia, no to jak w tej Wiśle to wyglądało? Ty grałeś na początku, no od, tak prześledzimy Miałem... sobie, wszedłeś do wieku jakiego? W sensie 7, do... no 7 lat miałem. To jest trampkarz jakiś, tak? Och, nie wiem. No, bo teraz szczerze. Ja też się gubię w tym nazewnictwie. W każdym razie w grupach młodzieżowych grałeś już cały czas w Wiśle i jak to się rozwijało u Ciebie?
Znaczy, no, grałem na początku, no tam pozycje to wiadomo, jak się jest dzieckiem, to się gra na różnych pozycjach. Grałem w swoim roczniku, później był moment, gdzie grałem ze starszymi. Później też wróciłem do swojego rocznika i, no, i później grałem ze starszymi, no i poszedłem do pierwszej drużyny. Już, od razu, tak? Tak, ja ominąłem też z Olkiem Buksą. Byłem w U17, ominęliśmy U18, od razu poszliśmy do pierwszej drużyny. I jak to było? Ty powiedzmy, no wybijałeś się już w tych drużynach juniorskich? No musiałeś się wybijać, skoro od razu cię wzięto do pierwszego zespołu w tak młodym wieku. Znaczy uważam, że wiadomo, musiałem się trochę wyróżniać, ale byli zawodnicy, którzy bardziej było u nich głośno, bardziej się wyróżniali, tak, ja tak uważam. Na przykład? Między innymi Olek Buksa. Czy myślisz, że zrobi taką karierę, jak się o nim mówi? Jak to widzisz? Znaczy, no, jako dobry kolega mam nadzieję, nie możesz powiedzieć, że nie. Mam nadzieję, że mu się uda, ale i ja, i on dobrze wiemy, że jeszcze dużo mu zostało i dużo musi pracować, żeby to osiągnąć. No, w takiej atmosferze różnej odchodzi. Tak, ale to ja nie. Znaczy, nie, to taka moje, że tak powiem, zakończenie tej kwestii, prawda? Absolutnie cię tutaj nie będę ciągnął za język, bo nie taki mój cel. I zawsze grałeś na obronie, czy. No, bo warunki też masz takie, że jakby w sumie na dziewiątkę cię wsadzić, to można by no popróbować. No, to chyba jak miałem tam 8-7 lat, ale tak to albo byłem właśnie środkowym obrońcą, albo grałem jako defensywny pomocnik. Trenerów jakiś chcesz pozdrowić z Wisły, grup młodzieżowych? Kto cię tam prowadził? No, tak. Najdłużej mnie prowadził Mateusz Stolarski. On jest teraz w Stali Rzeszów. To też pozdrawiam. No to fajnie. Dobra, no to przejdźmy już do tej w takim razie też, no nie ma co czarować. Jesteś bardzo młodym zawodnikiem, więc tutaj jakby nie mamy takiej historii długiej do opowiadania, jak to jest zwykle w jeden na jednego, bo jeżeli ktoś gra w piłkę 20 lat, to gdzieś tam jesteśmy w stanie przez te wszystkie kluby, historyjki sobie odtworzyć. U ciebie to w zasadzie było tak, że ty ledwo byłeś w juniorach i już poszedłeś do ekstraklasy, prawda? No tak, także tutaj no to przejście takie jest bardzo szybkie i płynne. No zadebiutowałeś w Wiśle w kwietniu 2019. Byłeś najmłodszym piłkarzem, jaki zagrał w Wiśle w ekstraklasie. Jakie to jest uczucie? Co w ogóle czułeś przed tym pierwszym meczem z Zagłębie Sosnowiec? Bo tam grałeś od początku, więc to musiałeś już wiedzieć, że wyjdziesz. Znaczy to było z Zagłębiem Sosnowiec i wtedy sytuacja była taka, że no w Wiśle chyba 4 czy 5 stoperów miało kontuzję. I pamiętam, wtedy zagrałem na środku obrony z Matej Palcic. To był prawy obrońca. Więc to był dobry duet, no, 15-latek i on. Ale chyba miał grać ktoś inny, ale złapał kontuzję w ten sam dzień meczu. I dowiedziałem się parę godzin przed, że zadebiutuję. No wiadomo, byłem podjarany strasznie. Też się stresowałem, nie będę ukrywał, ale myślę, że akurat w tym meczu, mimo że przegraliśmy, to nie wypadłem aż tak źle. No a co w ogóle też po tym wydarzeniu miało miejsce, jeśli chodzi, no bo na pewno zrobiło się o tobie głośno, ja sam to pamiętam, że gdzieś tam twoje nazwisko w mediach się przewijało. Jakaś leciutka soda była, czy w ogóle byłeś bardziej taki oszołomiony tym wszystkim? Nie, uważam, że soda nie. Może bardziej byłem taki zaskoczony i oszołomiony, że to tak szybko przyszło nagle wszystko, że też starałem się tego nie czytać, ale też nie dało się czasami. I byłem mega szczęśliwy, ale uważam, że nie odbiła mi tam woda sodowa. A nie uważasz, że za szybko gdzieś tam do tej piłki seniorskiej wszedłeś, że jednak lepiej by było troszeczkę jeszcze zaczekać? Nie patrzę pod tym kątem. Okej. A powiedz mi, no bo potem, powiedzmy, zagrałeś 4 mecze z rzędu w Wiśle. Wydawało się wtedy, że może to być stoper, w ogóle większa legenda niż Arkadiusz Głowacki, grający, powiedzmy, no bo gdzieś tam zawsze jak taki młody zawodnik wchodzi, to po pierwsze mówi się o transferze za granicę od razu, jakoś tak. A po drugie już zaczyna się patrzeć z tej perspektywy, że no ile jeszcze lat gry przed tobą i że możesz tych występów mieć po prostu jakoś rekordowo, tam od razu Łukasz Surma się przypomina i tak dalej, i tak dalej. U ciebie to było tak, że zagrałeś te 4 mecze i potem jakoś, można powiedzieć w cudzysłowie, przepadłeś, nie obraź się za to obrażenie, no, za to wyrażenie. No ale dlaczego tak było? No bo to była końcówka sezonu, te 4 mecze. I później rozpoczynając do przygotowania do następnego sezonu, no niestety złapałem kontuzję pleców
I tu uważam, że może powinienem mieć inne obciążenia, bo no jako 15-latek. Dokładnie, no nie pamiętam, tutaj obok lędźwi miałem problem, no i byłem, pół roku nie trenowałem i później jak wróciłem, to niestety to się odnowiło, więc tak naprawdę straciłem no prawie 3/4 sezonu. No i co, wtedy jakoś rehabilitowałeś się, rozumiem, osobno, zupełnie nie trenując, tak? Tak, no nie trenując, później tam wracałem, właśnie zagrałem parę meczy w rezerwach, ale niestety to znowu się odnowiło. Więc no to był stracony sezon, ale w ostatnim meczu, gdzie graliśmy już tak naprawdę właśnie, no już nie był to mecz o nic, to chyba ten mecz z Arką. Arka i Mielec potem. Tam tak. W jednym zagrałeś minutę, a w drugim jakiś tak, ogon. Tak, to z Arką ten mecz zagrałem tam 67 minut i wtedy zagrałem dobry mecz i przed meczem już tam było mówione, że mam iść na wypożyczenie. Ale później trener Skowronek zadecydował po tym meczu, że chce, żebym został i żebym tam walczył o miejsce w składzie jako młodzieżowiec. No i w następnym sezonie wyszliśmy w meczu pucharowym, to co przegraliśmy z Krzo Ostrowiec, no i po tej porażce już trener Skowronek. Też tam zresztą paru zawodników już ale co, tak odstawił. Po jednym meczu cię odstawił? No tak. Niestety taka jest prawda, że mnie odstawi po jednym meczu. Więc no, to też nie tylko mnie, innych dwóch czy trzech jeszcze zawodników i no i... No i co wtedy? Grałeś, nie grałeś? No grałem wtedy w Celiocie. W Centralnej Lidze Juniorów. No tak trochę... nie było wtedy rezerw i grałem w Centralnej Lidze Juniorów. No to też chyba dla zawodnika, który już liznął tej ekstraklasy, bo zagrał tam parę meczów, no to... Znaczy, no wiadomo, że to nie ten sam poziom, chociaż ja akurat no, cieszyłem się, że... że mogę grać, więc jakby no, nie było rezerw, no to jak schodziłem, to dawałem z siebie 100%. Czułeś w Celiocie, że tam przeciwnicy, ty, patrz, to ten Hojo Kowalski, zobacz, to on grał nie, jakoś nie. Nie. Chociaż czasami były jakieś sytuacje, że taki respekt czuli, ale to uważam, tak, w starciach i to wykorzystywałem. Rozumiem. No to dobrze, że przynajmniej mogłeś grać, nie? Jakoś się odbudować, tak? Tak, tak. No i właśnie mówiło się już od jakiegoś czasu, już któreś okienko o tym twoim wypożyczeniu do Tak, Butnika. To właśnie przed tym sezonem, przed meczem z Arką Gdynia było mówione i później znowu w zimie, gdzie przyszedł nowy trener Chybala i też już było chyba praktycznie wszystko dogadane, ale trener Chybala też... Też powiedział, że chcecie mieć. Że chce mnie mieć u siebie, że mnie nie puszcza. I wtedy no, skończyło się na tym, że nie zagrałem meczu u niego, bo też graliśmy sparring w Zagłębiu Sosnowiec i zrobiłem karnego w sparringu i też po tym. No ale to pewnie wiesz, że trener Chybala lubił po jednym błędzie paru zawodników. No w ogóle dużo słychać było o nim, zresztą teraz też. Odstawić. Proszę, no, co o nim możesz powiedzieć? Tak, wiadomo, ile chcesz, nie? Znaczy, taki strasznie narwany był, jak mówiono? Tak, no specyficzny człowiek i na pewno były mega intensywne treningi i też to co chciałem powiedzieć, że ludzie dużo mówili, że my wtedy nie chcieliśmy trenować jako zawodnicy, a my robiliśmy wszystko. Co trener kazał, więc... I mimo to było jakoś źle według niego, tak? Czyli taki perfekcjonista, ale chyba trochę za mordysta no tak, też, no ale tak? To też widać, że no, jednak w każdym klubie, w jakim był... Jakieś problemy, teraz też chyba go zwolnili. No tak, tak. W Danii, więc tak to wygląda. W Skandynawii, zgadza się. No i dobra, no i w końcu wylądowałeś w tym Hutniku. Tak, i w końcu się udało i bardzo się cieszę, że tu jestem. Jak ci się to wszystko tutaj podoba? Jeśli chodzi o klub, drużynę, szatnię? Znaczy, klub ogólnie uważam, że dobry klub i też szatnia naprawdę mega mnie, nie spodziewałem się, że będą tutaj tacy ludzie mega mnie przyjęli. I no atmosfera, no wiadomo teraz, no niestety no, te mecze, nam początek sezonu nie jest dla nas dobry, ale ogólnie jako ludzie naprawdę super, super osoby. No to dobrze, że się dobrze czujesz. W sumie nie jesteś jeszcze jakoś tak bardzo długo, prawda? Tak, no, tak, to, ale no mówię do teraz. Jasne. No to sam już powiedziałeś o tych nie najlepszych wynikach. Powiedzmy sobie wprost, graliście te pierwsze mecze bardzo słabo i no nie ma się też co czarować, twoje występy też nie były dobre. Jak ty to widzisz, jak ty ocenisz te występy, czy wymagasz od siebie więcej, z czego wynikała ta powiedzmy twoja dyspozycja nie na takim poziomie pewnie jakbyś chciał?
Znaczy, no, uważam, że ze Śląskiem zagrałem dobry mecz, no, oprócz wiadomo tej sytuacji. No jak widziałeś tą sytuację swoimi oczyma? Znaczy, no, moim zdaniem dałem pretekst do karnego, ale no, jeśli miałyby być gwizdane takie karne, to by było po 20 w meczu. Mhm. No to mamy podobną optykę na tą tak, sytuację. Tak, tak. Więc tak to wygląda. No jednego volta tam tylko dałeś, pamiętam, bagówką, nie? Tak przygłówkowałeś, tak, potem tak, była sam na sam. To wtedy to był mój błąd. To Wojo wtedy uratował. Mhm. A tak to no z Olimpią Grudziądz też uważam, że tam, ze Śląskiem ogólnie uważam, że nawet dobry mecz zagrałem. Mhm. Z Olimpią Grudziądz tak średnio, ale to też rozmawiałem z trenerem i rozmawialiśmy i wynikało to trochę z tego, że za bardzo nie grałem o poprzednim stylem, jaki jest w Wiśle, mhm. że trochę próbowałem grać jakby po swojemu. Z Olimpią Elbląg, mimo że przegraliśmy, uważam, że naprawdę zagrałem dobrze. I no, reszta meczy z Pogonią Siedlce, no ogólnie cała drużyna zagrała słabo. Z Motorem, no to wszedłem, to też nie miałem, no przy 3-0 obrońca wszedł na 20 minut. No tak, no tam już tak. No a z Bełchatowem na przykład ostatnio uważam, że dałem nawet dobrą zmianę, bo coś tam ze Zmorą i z Hafim no, z lewej strony, tak, atakowaliśmy, no ale też tak, no też uważam, że za mało, no. No, ale zadowolony jesteś chyba nie bardzo. Nie, no nie, no wiadomo, że nie jestem zadowolony po takich wynikach i uważam, że mogę dać dużo więcej drużyny. Mhm. No właśnie, dobrze, że też poruszyłeś ten temat, bo miałem się zapytać, jak ci się gra w trójce. Tak, no też jest to dla mnie... Jest to dla ciebie zmiana pewnie, nowe, prawda? No bo nigdy nie grałem. Też jestem ustawiany na półlewym, a jestem prawonożny, chociaż wiadomo, nie jest to żadna jakaś wymówka, ale też... To jest właśnie dla mnie nowe doświadczenie. Musisz się pewnie troszeczkę jeszcze wdrożyć, prawda? Tak, no bo też przyszedłeś tak w sumie z tego co pamiętam, jakoś tuż przed rozpoczęciem. No zagrałem 3 albo 2 sparingi z drużyną, no. Więc tak, no nie byłem od początku, nie byłem, no nie byłeś przedłużało od początku, się to. Tak, tak, nie byłeś od początku klepnięty, jak to się mówi. Tak. Nieładnie, ale nie byłeś klepnięty. No więc na pewno, a jak ci się współpracuje w ogóle ze stoperami? No, super, masz się też przy kim, że tak powiem, w cudzysłowie uczyć, nie? No bo Stawarczyk to jest zawodnik bardzo doświadczony. I tak, tutaj tak. I Stawarczyk, ale też i Wojo, i Candy naprawdę uważam, że to są dobrzy zawodnicy i dużo się od nich nawet na treningach albo na meczach uczę. No dobra, a jak powiedzmy ta atmosfera? Powiedziałeś, że jest okej, okay, natomiast no, trudno mówić, że jest okej, okay, jeżeli no, te wyniki są słabe, gra zespołu słaba. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy mi wtedy chodziło, że mnie drużyna dobrze ja przyjęła, wiem. A no wiadomo, że teraz... Jak to jesteście, czujesz takie zdenerwowanie też jak wychodzisz na boisko, że po prostu trochę wam też te słabsze wyniki trochę pętają nogi, jak to wygląda? Znaczy wiadomo, że jak drużyna przegrywa to nie ma też takiej pewności siebie, jak się wygrywa, ale na pewno nie jest tak, że się stresujemy, bo musimy wygrać, czy ten, w każdym meczu chcemy wygrywać. No jesteśmy raczej tacy źli i zdenerwowani na siebie, bo wiemy, że możemy grać dużo lepiej, co z tego, przecież drużyna w tamtej rundzie grała, w tamtym sezonie, w rundzie jesiennej, no grała super piłkę. Mhm. No chyba wydaje mi się, że brakuje wam takiego jednego meczu zapalnika w takim pozytywnym sensie, nie? Że rozpali w was taką nową energię, jakieś fajne takie zwycięstwo pewne, powiedzmy na zero z tyłu też. Tak, myślę, że to, tego wam chyba brakuje, prawda? No to też te w ogóle zwycięstwa, tak? To nam brakuje, uważam. A powiedz mi, jaki widzisz, bo masz kontrakt, czy tam jesteś wypożyczony do końca tego sezonu. Jaki sobie cel w głowie taki założyłeś na ten rok w Hutniku? Czy, nie wiem, rozwój właśnie grania w trójką z tyłu, czy chcesz po prostu złapać doświadczenie? Masz jakiś taki cel w głowie, który byś sobie, powiedzmy, obrał przed tym, jak tutaj przyszedłeś? Znaczy, mam parę, bo wiem, że właśnie Hutnik gra na trójkę i wtedy stoper, mamy dużo pojedynków 1-1, a uważam, że takiego ustawiania się 1-1 mi czasami brakowało, więc to na pewno jest dla mnie dobre. Wiadomo, że drugie to jest ogranie się w dorosłej piłce na poziomie centralnym,
ale też jest no, taki cel mój, żeby osiągnąć jak najwięcej w Hutniku, wygrać jak najwięcej meczów i być jak najwyżej w tabeli. Czyli raczej tu i teraz, nie patrzysz gdzieś tam dalej, co będzie potem, tylko raczej nie, się dawać z siebie tu. Tak, no teraz. A jaka jest w ogóle różnica tak w grze między, powiedzmy, jak Ekstraklasą, bo wiadomo, to było jakiś czas temu, no ale nie lata świetlne, tylko powiedzmy sezon, czy tam półtorej sezonu temu jeszcze grałeś na boiskach Ekstraklasy, a teraz w drugiej lidze, czyli na trzecim notabene. Znaczy, no wiadomo, że jakość się różni, ale też nie jakoś bardzo, bo jest tutaj w drugiej lidze dużo zawodników, co z przeszłością w Ekstraklasie czy pierwszej lidze i którzy na pewno są bardzo, bardzo dobrymi zawodnikami. Może czasami się też różni organizacyjnie, w sensie jako system albo organizacja gry drużyn. Ale tak to nie ma jakoś wielkiej różnicy. O. A też sporo zawodników z drugiej ligi, ze Winner drugiej ligi teraz do Ekstraklasy poszło, nie? Tak, czy ten Piłowski z Polkowic, czy chociażby Biegański do Wisły. No tak? Właśnie, także to, tak. To też świadczy o tym, że oprócz tych zawodników doświadczonych, już ogranych bardzo na poziomie wyższych lig, są też młodzi, którzy wcale idą i tak naprawdę albo no, nie odstają, dają jakąś wartość. Wiadomo, że Biegański te pierwsze mecze miał takie dość, można powiedzieć, chaotyczne na bramce w Wiśle, ale no, to też jest newralgiczna bardzo pozycja. Tak, mi się no. Wydaje, że musiał się trochę też chłopak przestawić, bo tutaj no, z Kraczem Stochowa Wisła to nie tylko walory piłkarskie, ale też w ogóle ta otoczka, no, cała otoczka, tak, prawda? Tak. No, umówmy się, że z całym szacunkiem do Skry, bo lubimy ten klub, zresztą notabene pierwszoligowy, to jednak no... No otoczka, wielkość, wszystko tak, to jest presja, kibice i tak dalej. Miałeś w ogóle propozycję z kadry Hiszpanii, żeby występować w reprezentacji tamtego kraju? Nie miałem. Czyli Polska 100% jest fokus na polską reprezentację. Teraz jedziesz na te mecze kadry U19 u trenera Rumaka, tak? Tak jest, to jest teraz nowy trener i dostałem powołanie. Nie było mnie na pierwszym zgrupowaniu, bo wtedy miałem kontuzję kostki. Ale no jestem ciekawy, bo znaczy większość chłopaków znam już z wcześniejszych kadr z tego samego rocznika, ale no niektórych nie, plus cały sztab szkoleniowy. No cieszę się bardzo też przede wszystkim, bo będziemy grali na trójkę z tyłu, więc to, ponieważ w Hutniku gramy na trójkę, to na pewno mi pomoże i mam nadzieję, że się dobrze zaprezentuję. No to życzę Ci tego, żebyś w przyszłości też występował w tej pierwszej kadrze Polski. Rozumiem, że to też jest specjalne takie uczucie, kiedy wychodzisz na murawę. No wiadomo, znaczy, no przede wszystkim no bardzo to jest wielka duma reprezentować kraj. Też jak no mój ulubiony taki moment to jest jak śpiewamy hymn przed meczem, to wtedy mam nawet dreszcze takie. A kto tam w tej reprezentacji, powiedzmy, jest z takich zawodników ciekawych, perspektywicznych, na których Twoim zdaniem warto zwrócić uwagę? Znaczy, no teraz no, mam paru znajomych, choćby na przykład Bąkol Bąkowski, który jest w Stomilu, Ojrzyński będzie Musiałowski z Liverpoolu. O, to jest takie gorące nazwisko z tego co... Buksik też będzie. Parę ciekawych nazwisk będzie. No to będziemy na pewno śledzić, oglądać i liczymy na to, że w końcu te nowe twarze się w kadrze pojawią, bo tak powiem szczerze, że jestem takim zwolennikiem tego, żeby jednak tych jak najmłodszych zawodników dawać do kadry. Bo jak ja widzę teraz, że Piątkowski, który wychodzi w składzie i jest zawodnikiem meczu w Red Bullu Salzburg, schodzi do U21, to ja się zastanawiam, no to kto ma grać w tej kadrze, jak nie tacy zawodnicy? To w najlepszych reprezentacjach Europy i świata grają zawodnicy po 17-18 lat i oni stanowią o sile, no chociażby teraz Hiszpanie, prawda? Przecież tam grali ci, no, ten Pedro. Młody na środku obrony, nie? I Eric ten, Garcia tak, i Eric Pedri. Garcia. To tak. I ten, co się śmiali, że widziałem na Twitterze taki profil, czy rozegrał dzisiaj mecz. Pedri, no. Który chyba 70 tak. Parę meczy w sezonie on już zagrał. Takie oczy ma na tych zdjęciach. Wygląda jakby go ciąg przejechał, nie? Także też jestem, mówię, zwolennikiem tego, żeby ci młodzi zawodnicy jak najszybciej wchodzili, tego też Ci życzę. Dobra, Daniel, co za piłką, co poza piłką lubisz robić? Jak się relaksujesz, czy masz jakieś zainteresowania ciekawe? Korida? Znaczy, miałem zajawkę to przez tatę na kosza, mocno... NBA? No miałem, znaczy rok temu miałem taką, że wstawałem i oglądałem mecze. A teraz śledzisz tylko wyniki? Tak, to teraz bo to śledzę. Jest problem. Dla mnie też, ja jestem fanem NBA, więc dla mnie to jest straszny problem, bo najchętniej też bym wstawał i oglądał, no ale potem trzeba żyć jeszcze, nie? Tak, to prawda, to niestety to w nocy trzeba wstać, ale no tak to
Uważam, że jestem mocno towarzyski, lubię ze znajomymi się spotykać. Co jeszcze mogę I co powiedzieć? robicie? Gracie w szachy? No różne, Czytacie no, wiersze, jakaś normalne. poezja śpiewana? Normalne, no, tak, śpiewamy razem. Nie, no, to... no normalne spotkania. Też lubię mocno z rodziną też podróżować. Byłem już w paru miejscach, albo to wakacje, a gdzieś nas mama zawsze zabierała. A w tym NBA to komu kibicujesz? Najbardziej. Kurczę, teraz w sumie jakoś, nie wiem czemu, zawsze Houston Rockets lubiłem, ale... No, ale odszedł Harden i... Nie, to nie jestem nie takim brody? Sezonowcem. Nie. Ale nie, no teraz właśnie tak śledzę, ale nie mam ulubionej drużyny. Ja też powiem szczerze, że lubię wszystkie... Lubię sam fakt oglądania i nawet te takie bardziej niszowe zespoły, które wcale nie są na topie, to po prostu jak grają, to już sam ten anturaż i w tej hali co się dzieje i w ogóle też mam takie marzenie, żeby sobie polecieć kiedyś na taki mecz. I mecz, o to ja też bym chciał właśnie. Świetna sprawa, jak ja widzę w ogóle, najlepsze te zabawy są w trakcie, jak jest przerwa, tam skaczą te miśki w ogóle. Amerykanie to jest po prostu, mówię... Bardzo taki specyficzny klimat i chciałbym bardzo to poczuć. A kuchnia? Hiszpańska czy polska? Bardziej różnie to bywa. Ja mam tak, że tęsknię za Hiszpańską. Tęskniesz? O, ja jednak, no. Hiszpańska kuchnia. Kuchni hiszpański to, co? No, tam? Owoce morza, to wszystko, to ja to uwielbiam. Paella? Oj, tak. A jak teraz byłem, to było jedzone. A też w sumie teraz, wiesz, to hiszpańskie tygodnie w Lidlu czy tam gdzieś. Ale śmiejesz się, a korzystamy czasem z mamą, dla brata. Czyli też, te reklamy nie są przesadzone, że tam przyjeżdża chłopak, co pracuje w korporacji gdzieś tam i on sobie kupuje w Lidlu, to przyjechał chłopak z Hiszpanii też kupuje. Tak, to też. Nie reklamujemy oczywiście. Musicie srogo zapłacić, żeby tutaj być reklamowanymi. Zapraszamy serdecznie. No to fajnie, Daniel. No to... Słuchaj, życzę Ci powodzenia, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo fajny z Ciebie gość. Życzę Ci, żebyś tą formę ustabilizował. Na pewno tutaj bardzo dużo osób liczy na Ciebie, mimo tego nie najlepszego początku, ale myślę, że też ja pamiętam Ciebie, komentowałem Twoje chociażby sparingi w Wiśle i wiem, że na dużo Cię stać, także mam nadzieję, że tutaj odpalisz i poczujesz taką pewność siebie i na pewno będziesz wartością dodaną. Dziękuję bardzo. Chcesz coś przekazać kibicom? Nie wiem, powiedzieć, pozdrowić kogoś? To masz teraz chwilę. No, mam nadzieję to dla kibiców, że wrócimy na właściwe tory i zaczniemy wygrywać. No to super, to dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Mam też również dziękuję. To był kolejny odcinek 1 na 1 z Maćkiem. Moim gościem był Daniel Ojo Kowalski. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Napiszcie, czemu Wam tak bardzo się podobał ten filmik. Udostępnijcie go w swoich mediach społecznościowych. No i cóż, do następnego, do usłyszenia, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.